serdecznie, nazywam się Tomek, Tomek z Mrauto, hurtownia motoryzacyjna Mrauto.pl, jesteśmy partnerem Profi Auto. Spotykamy się dzisiaj, żeby przedstawić Wam zagadnienie tarcz hamulcowych. Jest to nasz pierwszy odcinek z serii Doradca Mrauto. Dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, że często pytacie nas o podstawowe pytania związane z naszą branżą, jak zamawiać, gdzie kupować, co kupować. I tak dalej, co to są tarcze, co to są klocki, co to jest zawór EGR, po co nam to, w jakim celu jest w naszym samochodzie. Dlatego też postanowiliśmy przygotować do Was serię odcinków. W dzisiejszym odcinku my porozmawiamy sobie na krótko o tarczach hamulcowych, o klockach hamulcowych. Pamiętajcie, Doradca Mrauto jest specjalnie dla Was. Proszę Was, bądźcie do nas wyrozumiali. Zaczynamy naszą serię, prosimy Was o komentarze. Prosimy o lajkowanie, o udostępnianie. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście, żebyśmy Wam przybliżyli, porozmawiali o nim, piszcie w komentarzach. Na każdy komentarz będziemy odpowiadać. Robimy to specjalnie dla Was, żeby każdemu z Was przybliżyć temat motoryzacji. Motoryzacji, którą tak wszyscy kochamy, lubimy i to jest nasza pasja. W pierwszym odcinku zajmujemy się tarczami hamulcowymi, układem hamulcowym. Co to jest układ hamulcowy, dlaczego jest tak ważny w naszym samochodzie i dlaczego musimy często go sprawdzać? Otóż układ hamulcowy to jeden z najbardziej poważnych tematów w naszym samochodzie, najbardziej istotny, dlatego też, że bezpośrednio wpływa na nasze bezpieczeństwo. To sprawność układu pozwala nam zahamować w odpowiedniej szybkości, odpowiedniej odległości. Dlatego też polecamy my jako Mrauto sprawdzać ten układ hamulcowy, jego funkcjonalność, stan klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych. Nie musimy być specjalistami w danej branży, nie musimy być fachowcami, żeby widzieć, czy dane tarcze hamulcowe, czy klocki są zużyte, czy nie zużyte. Jak poznać? Bardzo prosto. Na przykład przy wymianie opon popatrzeć, jaki jest stan klocków, ile jest jeszcze materiału ściernego, jak jest tam tarczy, tarcze nie są popękane, czy tarcze nie należy już wymienić, czy nie mają takiego rantlika, kragla, czy jak inaczej to nasi mechanicy nazywają. Jakie są najczęstsze błędy podczas wymiany tarcz? Otóż często zdarza nam się, gdy klient dostarcza nam towar, twierdzi, że tarcze biją. Stwierdzamy, że faktycznie tarcze biją, ale jest błąd podczas montażu, ponieważ stara szkoła montowania tarcz mówi smaruj i będzie dobrze, tak? Ale producenci tarcz dają do swoich opakowań ulotki, dają instrukcje obsługi, na których jasno wynika, że po prostu między tarczę a piastę nie może przychodzić żaden smar, żaden olej i żadna pasta i tego typu podobne. Tarcza musi przylegać idealnie równo do czystej, oczyszczonej piasty. Powierzchnia tarczy, a powierzchnia piasty musi przylegać do siebie bez jakichkolwiek grudek, smarów i tego typu podobnym. Wystarczy, że nasmarujemy tarczę, ona idealnie nie będzie przylegać do piasty. Gwarantuję Wam, że Wasze tarcze będą za jakiś czas biły, będą pokrzywione. Kolejny temat. Pamiętajcie, wymieniamy tarcze, wymieniamy klocki. Różni producenci różnie zalecają, ale jedno jest pewne. Musimy na początku, w początkowej fazie eksploatacji naszego samochodu, pierwsze 200 km, pierwsze 100, pierwsze 500 km jeździć naprawdę spokojnie, nie próbować tych tarcz, dać czas, żeby tarcze i klocki się dotarły z całym układem, tak? Nieraz spotykamy się z tematem, że dajmy na to Janek wymienił sobie tarcze, wymienił sobie klocki, pierwsza jazda i od razu gaz, hamulec, niczym Robert Kubica. Do niczego to nie prowadzi, dobrego oczywiście, do niczego dobrego to nie prowadzi, tarcze są pokrzywione i potem jest płaszcz, lament i problem, bo każda reklamacja to jest problem i kwestia, to są proste tematy, kwestia potem wytłumaczenia, bo klientowi staramy się zawsze, żeby wyjść z tego obronną ręką, żeby klient był zadowolony i żeby nasza współpraca nadal funkcjonowała. Jak kupować tarcze, kupować klocki, żeby kupić odpowiednią ilość? Tarcze sprzedajemy, zawsze sprzedawane są za 2 sztuki, ale w katalogu podana cena jest za sztukę. Czyli do koszyczka wkładamy 2 sztuki, otrzymujemy wtedy komplet na jedną oś.
Co w przypadku klocków, przypadek klocków jest troszeczkę inny. Kupujemy jeden zestaw, czyli do koszyczka dajemy jeden, liczbę 1, a otrzymujemy 4 sztuki, czyli sztuki komplet na jedną oś. Pamiętajcie, kupując u nas zawsze macie pewność, że kupujecie produkty oryginalne, pochodząc z oficjalnej dystrybucji. Do każdej paczki, do każdego zakupionego towaru dostarczamy również paragon, dostarczamy fakturkę. Pamiętajcie, nie ma u nas przypadków, żebyśmy ingerowali do środka, do kartoników, wymieniali, podmieniali i inne, czyli robili inne tego typu praktyki. Przy czym chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, to jest też taka ważna jedna kwestia, pozwolę sobie na potrzeby tego odcinka otworzyć jeden z kartoników, na przykład Brembo. Czasami zdarza się tak, że klient kupuje u nas Brembo, akurat nie kupuje u nas Brembo, a w środku otrzymuje Techstara, tak? I wtedy jest zapytanie, co z tym, dlaczego klient kupuje Brembo, a w środku ma Techstara. To już wynika z polityki danej firmy. Czasami zdarza się, że firma Brembo, to oczywiście jest przykład, firma Brembo ma podpisaną umowę z Techstarem i w środku do swoich kartoników pakuje Techstara klocki, tak? Ale to Brembo swoim imieniem, swoim logiem gwarantuje jakość produktów, która jest zapakowana w środku w kartoniczku. Czyli nie musimy mieć wtedy obaw, czy produkt jest nieoryginalny, czy produkt jest niewiadomego pochodzenia. Pamiętajcie, kupując w oficjalnych sklepach, między innymi takich jak nasz, macie zawsze tą pewność, że kupujecie produkt najwyższej jakości, oryginalny, w oryginalnym opakowaniu. Jakie tarcze hamulcowe, jakie klocki wybrać? W naszej ofercie znajdziecie różną, szeroką ofertę tarcz i klocków różnych producentów światowych, krajowych, czy też nawet i chińskich. Osobiście polecamy zawsze tych najlepszych światowych producentów, między innymi na przykład firmy ATE, Brembo, TRW, czy na przykład Bosch. Jaka jest różnica pomiędzy nimi a produktami niższej troszeczkę półki? Otóż tarcze na przykład a firmy ATE są montowane na pierwszy montaż w takich fabrykach jak BMW i to daje nam bezpieczeństwo, to daje nam pewność, że te tarcze są naprawdę wysokiej jakości. Hamulcowe musimy za każdym razem mienić przy każdej wymianie klocków hamulcowych. Otóż w internecie, w sieci czy gdziekolwiek spotykamy się z różnymi opiniami. Jedni twierdzą, że wymienić tylko klocki, bo tarcze są dobre, bo po co, bo na co, że naprawdę to nie jest potrzebne, tarcze tam przetoczyć. Otóż my z doświadczenia wiem, że warto wymieniać zawsze wszystko w kompletach. Kiedy to wymieniać? W zależności. Jedni podają 30 tysięcy, co 30 tysięcy, jedni co 50, jedni co 60, a jedni po prostu twierdzą, kiedy są zużyte, wtedy wymieniamy. Wymieniamy kompletami, tak jak mówię, osiami, czyli przód, oś wymieniamy komplet, tarcze, klocki. Staramy się zawsze, żeby to było najlepiej od jednego producenta. Co kiedy nas nie stać na wymianę tarcz hamulcowych, nie polecamy przetaczania tarcz. Mieliśmy wiele przypadków, że te tarcze potem pękały, stwarzały niebezpieczeństwo. Dlatego jeżeli brakuje nam trochę funduszy na przykład komplet tarcz od ATE, polecamy tańsze zamienniki, polecamy sprawdzone produkty, na przykład produkty firmy Kamoka, i wymieniamy wtedy tarcze, klocki. Pamiętajcie o wymianie również płynu hamulcowego, nie tylko uzupełniania, ale o jego wymianie, ponieważ on też ma swoje właściwości, które traci z biegiem lat i jego funkcjonalność znacząco spada. Kilka słów o numerowaniu, o kodach, o crossach, jak to funkcjonuje, co to jest kod oryginalny. Pamiętajcie, każdy produkt pochodzący z fabryki, czy wyjeżdżający z fabryki. Dajmy na to, jeżeli już jesteśmy przy tych klockach, producent, na przykład Audi, nadaje danemu typowi produktu odpowiedni numer, kod OE, OAN lub zwany też OEM. I ten produkt, o tym kodzie, dajmy na to, o tym kodzie OEM, produkt ma specyfikacje takie same, i dany producent, na przykład Brembo, ABS czy Kamoka, pod tym numerem oryginalnego produktu daje swój produkt, który ma te same specyfikacje techniczne, ale o innym numerze. I na przykład Brembo ma numer P85072, a ABS już ma inny numerek, ale to są te same klocki. Chodzi o w tym momencie o ten tak zwany w naszej branży cross zamiennik. Czyli te produkty są te same,
Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że ABS ma inny numerek produktu, swój, jakby swoje numerowanie, a Brembo ma również swoje numerowanie. Jak znaleźć odpowiednie tarcze klocki do naszego samochodu? Bardzo prosto, wystarczy wejść na naszą stronę katalog.mrauto.pl, według drzewka TechDoc wyszukać swój samochód, na przykład dajmy Skoda Octavia 1.9 TDI 66 KW i rocznik 2000, znajdujemy układ hamulcowy, klocki, tarcze. I teraz pojawia się pytanie, co jeśli na przykład z przodu mamy tarczę według katalogu 280 lub 256 mm. Szukamy detalnych informacji w opisie tego danego produktu, czy jest napisane na przykład do 2000 roku były tarcze 256 mm, a od 2000 roku były montowane 280 mm. Jeżeli takich informacji nie mamy, kontaktujemy się z naszymi sprzedawcami za pomocą numeru WIN. Sprzedawcy starają się zawsze pomóc klientowi dobrać odpowiedni towar. Czasami zdarza się, że nawet według numeru WIN nie jesteśmy w stanie tej sprawy, wtedy najlepiej wziąć, zrzucić koło, to jest kwestia 5 minut i zmierzyć fizycznie średnicę tarczy. Pomaga nam to uniknąć pomyłek, uniknąć rozczarowania, uniknąć sytuacji, że rozbieramy tarczę, chcemy montować, a okazuje się, że one nie pasują, bo średnica jest nie ta. Słuchajcie, powoli zmierzamy do końca. Mam nadzieję, że powiedzieliśmy sobie dzisiaj kilka ciekawych tematów, rzeczy, o których nie wiedzieliście lub wiedzieliście, a nie byliście pewni. Prosimy o wyrozumienie. Jest to nasz pierwszy odcinek. Liczymy, że każdy następny będzie lepszy. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, udostępniajcie. Piszcie, o jakich tematach chcielibyście porozmawiać. Pamiętajcie, Mrauto to nie tylko sprzedaż części samochodowych. Mrauto to również załoga, Mrauto Rally Team. Nasi sprzedawcy, nasi chłopacy mają swój samochód, jeżdżą w amatorskich zawodach, czyli mamy to doświadczenie nie tylko związane z katalogami, ale stricte bezpośrednio wypływające z rajdów. Znamy to z autopsji, znamy tą motoryzację, te firmy, jak się zachowuje dany producent z życia, tak? Na co dzień chłopaki jeżdżą w różnych rajdach. Zapraszam na stronę na Facebooku Mrauto Rally Team. Zapraszam również na portal, nasz partnerski portal rajdówka.pl, z którym dowiecie się m.in. jakie wydarzenia, jakie rajdy w okolicy się odbywają. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w rajdach, naprawdę nie trzeba wygórowanych finansowych wymagań. Odwiedźcie rajdówka.pl, dowiedzcie się, zostańcie kierowcą rajdowym. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!